Katarzyna Kurek, witam i zapraszam na skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Mieszkańcy ulicy Wolanowskiej protestują, bo na własny koszt muszą rozebrać i przesunąć ogrodzenia wzdłuż ulicy, która ma zostać przebudowana. Tereny, o których mowa, to grunty należące do Skarbu Państwa, wyjaśnia rzecznik MZDiK. Z kolei mieszkańcy twierdzą, że nikt im na to nie przedstawił dowodów. 13 rodzin założyło komitet protestacyjny, bo nie zgadzają się z decyzjami wydanymi przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w sprawie rozbiórki ogrodzeń przy ulicy Wolanowskiej. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji zarzuca im nielegalne zajęcie pasa drogowego. Nigdy na żadnym spotkaniu nie udowodnili nam, nie przedstawili nam faktów w postaci map lub jakichkolwiek innych procedur prawnych, że my ten pas de facto zajęliśmy. Pokazujemy im mapy, które są sprzed 30 lat, że granice działek były tak, jak w tej chwili te płoty stoją. Według mieszkańców sporny teren jest ich własnością. Jak przyznają, w większości te działki są odziedziczone po rodzicach. Tak jak moi dziadkowie działkę nabyli przed wojną. I to było w granicach takich, jak były pierwotnie ogrodzenia i za taką powierzchnię były płacone podatki. I w pewnym momencie zmniejszono wymiar podatkowy i powiedziano nam, że to nie jest nasza ziemia. I tyle. I nikt nie potrafi powiedzieć, na jakiej podstawie, w którym momencie i tak dalej. Ten teren nigdy nie był we władaniu Skarbu Państwa, bo te działki były ogrodzone do rowu odwadniającego. Tak jest. Czyli jak mógł być Skarb Państwa w użytkowaniu ziemi, którą moja rodzina miała ogrodzoną? Ja 20 lat temu starałem się o rozbudowę, dostałem pozwolenia, mam wytyczone na mapkach działkę, ogrodzenie, wszystko. 20 lat temu. Teraz zobaczcie Państwo, to stoi tak jak u mnie 45 lat. W dobrej wierze jest 20 lat zasiedzenie, nikt się nie czepiał. Teraz więc chyba mamy wszyscy się o coś, co nie należy do nich. Jednocześnie mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwni rozbudowie drogi. My nie jesteśmy przeciwni, tylko niech to będzie prawnie uregulowane, że rzeczywiście ta ziemia należy do nich. Niech nam to udowodnią albo powiedzą, wycofają się z honorem, że popełnili błąd. Z kolei Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji twierdzi, że tereny, o których mowa, to grunty należące do Skarbu Państwa. Do Skarbu Państwa zostały przekazane decyzją wojewody. W tym momencie toczy się postępowanie w nadzorze budowlanym w celu zasadności ustawienia ogrodzeń na terenie działki Skarbu Państwa właśnie. Natomiast Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wysłał do mieszkańców ulicy Wolanowskiej pismo z prośbą o przekazanie nieruchomości pod budowę inwestycji. Zarząd dróg twierdzi, że sprawę stara się załatwić polubownie. Nasze postępowanie to tak naprawdę próba polubownego wyjścia z tego impasu. Jest to wezwanie przedsądowe. Nie chcemy, aby tutaj dochodziło do sytuacji, w których musielibyśmy z mieszkańcami tych działek iść do sądu. Innego zdania są mieszkańcy. Największy żal mają do podejścia urzędników do ich sprawy. Sposób załatwienia sprawy podejścia do nas, do mieszkańców instytucji jakąś MZDiK jest karygodny. Inwigilacja, prześladowanie. Także największą pretensję mamy do sposobu załatwienia tematu. Nacisk, groźba. Spór toczy się już od 3 lat, ale w ostatnim czasie część mieszkańców, która nie przesunęła ogrodzeń, otrzymała pisma od Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji o 30-dniowym nakazie rozbiórki ogrodzenia pod groźbą kar finansowych. Od 10 lat starają się o remont chodnika pod swoim blokiem. Mowa o mieszkańcach bloku przy ulicy Miłej 29. Ostatnie pismo złożyli do prezydenta miesiąc temu. Mieszkańcy bloku przy ulicy Miłej 29 od 2011 roku wnioskują u prezydenta miasta i Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji o remont chodnika przy bloku. Jak informują, jego nawierzchnia nie była remontowana od ponad 60 lat. Pierwszy raz wystosowaliśmy pismo w 2011 roku, na które otrzymaliśmy odpowiedź, że
Owszem, zostanie zrealizowana ta inwestycja w momencie, kiedy wpłacimy 10%, czyli będziemy partycypować w kosztach. Jako wspólnota zdecydowaliśmy się na taki wydatek. W sytuacji, kiedy złożyliśmy dokumenty do MZDiK i byliśmy chętni wpłacić wymaganą kwotę, MZDiK nie zadeklarowało nam, w jakim terminie zostanie ta inwestycja zrealizowana. W związku z czym do chwili obecnej nie otrzymaliśmy takiej odpowiedzi. Po kolejnym piśmie wystosowanym do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji mieszkańcy otrzymują odpowiedź, że chodnik zostanie wyremontowany przy okazji przebudowy dróg w rejonie ulic Bema, Sowińskiego i Jasińskiego. Ta inwestycja została już dzisiaj zrealizowana w całości, natomiast nas pominięto. Nie wiem dlaczego. Mieszkańcy nie zaprzestają działań w walce o przebudowę nawierzchni chodnika i w sierpniu 2021 roku piszą petycję poparcia pod pomysłem remontu chodnika do prezydenta miasta oraz zarządu dróg. Zebrali prawie 200 podpisów. Następuje jakaś kolejna dziwna decyzja, ponieważ otrzymujemy informację, że będzie wymieniona nawierzchnia tylko i wyłącznie po prawej stronie, czyli po sąsiedniej. Natomiast nasza strona zostanie ponownie wpisana do planu jako propozycja na budżet obywatelskiego na rok 2020. Ja w tym momencie myślę, że to są kolejne jakieś takie czcze słowa, ponieważ jak gdyby wracamy w tym momencie do punktu wyjścia sprzed 10 lat. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że remont lewej strony chodnika przy bloku numer 29 przy ulicy Miłej jest w planach i zostanie wpisany do przyszłorocznego radomskiego programu drogowego. Budżet, który mamy, pozwolił nam na wyremontowanie tylko i wyłącznie jednej strony chodnika, prawej strony. Mieszkańcy faktycznie zawnioskowali także o to, aby wyremontować chodnik po drugiej stronie. Plan jest taki, żeby tą drugą część wyremontować w przyszłym roku. Powód jest jeden, kwestie budżetowe. Na dany moment została wybrana oferta za blisko 200 tysięcy złotych. To pozwoliło nam na to, aby wyremontować chodnik tylko i wyłącznie z prawej strony. Chodnik odstrasza wyglądem, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków, ale też uczniów publicznej szkoły podstawowej numer 5, która znajduje się w sąsiedztwie. 3 lata temu szłam ze sklepu, przewróciłam się, złamałam rękę w nadgarstku. Do dzisiaj ją odczuwam, niestety. Bardzo bym prosiła o pomoc, żeby zrobić ten chodnik, żeby było naprawdę bezpiecznie i skutecznie. 3 lata temu było zebranie w szkole. Prezydent Witkowski nie chciał w ogóle przejść przez ten chodnik i zobaczyć, jak on wygląda i jak się chodzi. Potyka się, czek, nogę złamaną miałam i ja po prostu teraz się boję też iść, no bo ja wiem, co się stanie. Trzeba po prostu uważać, żeby chodzić. Jestem osobą niepełnosprawną. Teraz mam po złamaniu uda. Jeżeli przyjdzie o balkoniku chodzić, ja się tu kilka razy wyłożyłam i ja nie wiem, jak ja z mamą wyjdę o balkoniku, żeby ją przeprowadzić. Mieszkam tu tyle lat, jest naprawdę ten chodnik do niczego. Odkąd się wprowadzono, ten chodnik taki jest. Po drugiej stronie tak samo. 8 października przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej Miła 29 i Patryk Fajdek, społecznik osiedla 15-lecie, wystosowali do prezydenta miasta pismo, w którym ponownie pytają o to, kiedy ostatecznie chodnik zostanie wyremontowany, jednocześnie wyrażając nadzieję na poprawę jego stanu w tym roku, maksymalnie w przyszłym. Otrzymali odpowiedź, że w tym roku remont lewej strony chodnika przy Miłej nie jest możliwy do realizacji z powodu braku środków finansowych, a zadanie to zostanie wpisane do propozycji planu na 2022 rok. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny ma nowego prezesa. Oficjalnie od 3 listopada jest nim Bożena Pacholczak, dotychczasowa dyrektor do spraw ekonomicznych i finansowych szpitala. 2 listopada zakończyła się kadencja zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. W środę 3 listopada Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję zarząd w składzie Bożena Pacholczak, prezes zarządu, Krzysztof Zając, członek zarządu i Łukasz Skrzyczyński, członek zarządu. Dotychczasowy prezes Tomasz Skóra otrzymał propozycję dalszej pracy w zarządzie, jednak złożył prośbę do Rady Nadzorczej o niepowoływanie go do nowego składu. Prośba została przyjęta. Ja mogę życzyć pani prezes oczywiście skuteczności w działaniu. Jest dużo kwestii inwestycyjnych, o których pani wspominała, a więc zarówno przebudowa lądowiska dla helikopterów, ale co najważniejsze, budowa szpitalnego działu ratunkowego. Mam nadzieję, że ten proces przebiegnie bez zakłóceń i mam jeszcze taką jedną nadzieję. Jestem wręcz przekonany, że współpraca z uniwersytetem naszym, jeżeli chodzi o Wydział Lekarski, będzie się układała w dalszym ciągu należycie poprawnie.
To nie jedyne zmiany personalne w szpitalu na Józefowie. Z posadą kierownika klinicznego ośrodka chorób serca i naczyń, chorób wewnętrznych i metabolicznych pożegnał się profesor Leszek Markuszewski. 30 września zakończyła się kontrola przeprowadzona przez Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, która dotyczyła m.in. zasad zatrudniania pracowników różnych grup zawodowych w ramach umów cywilnoprawnych, w tym profesora Leszka Markuszewskiego. Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie pracy i zarządzania ośrodkiem. W związku z powyższym zarząd spółki podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy kontraktowej profesorowi Markuszewskiemu. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, zgodnie z zapisami umowy. Park edukacyjny, średniowieczny sad nad rzeczką, rekonstrukcja osady czy wieża widokowa to tylko niektóre z elementów, które będą tworzyły park kulturowy Stary Radom. Gotowa jest już koncepcja parku, a w przyszłym roku władze miasta chcą zarezerwować pieniądze na opracowanie dokumentacji projektowej. O powstaniu Parku Kulturowego Stary Radom mówi się od lat. W 2011 roku Rada Miejska przyjęła uchwałę o jego utworzeniu. To projekt, który zakłada rewitalizację części miasta położonej nad rzeką Mleczną. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany i zdegradowany, ale jak zapowiadają władze miasta, ma się to zmienić. Rozpoczynamy od tego, że w projekcie budżetu na rok 2022, który lada dzień skieruje do Biura Rady Miejskiej, jest pozycja, którą wpisaliśmy, czyli 200 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej Parku Kulturowego Stary Radom. Włodarze miasta zapowiadają, że będzie to atrakcyjne miejsce pokazujące początki osadnictwa w Radomiu. Ma to być przestrzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Na zagospodarowanie tego terenu miasto chce pozyskać fundusze unijne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego to jest właśnie to źródło, które chcemy wykorzystać przy realizacji nie dokumentacji projektowej, nie koncepcji, tylko już realizacji Parku Kulturowego Stary Radom. Mamy świadomość, że te kolejne pieniądze unijne w dużej części będą adresowane w kierunku projektów tak zwanych zielonych i nie chciałbym tego w tej chwili mocniej rozwijać, ale właśnie Park Kulturowy Stary Radom w dużej części będzie takim projektem zielonym dla mieszkańców Radomia i dla samego naszego miasta. Koncepcja Parku Kulturowego obejmuje 4 główne obszary, m.in. zagospodarowanie grodziska na Piotrówce i wyeksponowanie cennych znalezisk, rekonstrukcję części osady podgrodowej, w tym kilku budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych, a także budowę wieży widokowej. Zamierzamy przeprowadzić prace, które to grodzisko odsłonią. Uporządkowanie terenu, usunięcie tej inwazyjnej roślinności, która przez lata tam się pojawiła, ale też chociażby poprawa zniszczonych dzisiaj w części wałów, czy pokazanie na ekspozytorze, jak to grodzisko w średniowieczu wyglądało. Koncepcja zawiera także zagospodarowanie terenu między bulwarem a Mleczną oraz teren ciągnący się od ulicy Dębowej w kierunku północno-zachodnim. Na tym terenie chcemy zrealizować, nazywamy to średniowieczny sad. Faktycznie ten teren kiedyś był terenem ogródków działkowych i na tym terenie są pozostałości, czyli drzewa owocowe i krzaki owocowe. Oczywiście chcemy z tego skorzystać, co już tam jest, ale jednocześnie chcemy zrobić taki średniowieczny sad i dodatkowo dołożyć elementy tych roślin, które w średniowieczu po prostu występowały i były wykorzystywane, zarówno warzywa, jak i zioła. Projekt Parku Kulturowego Stary Radom ma być jeszcze w tym roku poddany pod konsultacje społeczne. Mężczyznę powieszonego na drzewie na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego odkrył przechodzień w piątek około godziny 8 rano. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek 5 listopada około godziny 8 na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego od strony ulicy Maratońskiej. Przechodzień zauważył ciało mężczyzny, które wisiało na drzewie i poinformował o tym pracowników cmentarza, którzy w tym czasie wykonywali roboty przy bramie. Zauważył osobę, która krzyczała biegnąc, że wisi mężczyzna. Więc pracownik bezpośrednio zadzwonił do mnie. Ja mówię, dobrze, to już przerywamy szybciutko, dzwonię na 112 i w międzyczasie udałem się bezpośrednio w to miejsce wskazane. Więc zadzwoniłem na 112, poinformowałem o całym zajściu, wskazałem miejsce i szybko przybiegłem na miejsce, no ale już na miejscu widziałem mężczyznę, który wisiał na pasku od spodni, klęcząc pod drzewem, sine ręce, nie dawał znaków życia.
Zabezpieczyliśmy miejsce do czasu przybycia policji. Przybyła policja, a następnie przybył prokurator. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, która zarządziła sekcję zwłok. Jak informuje policja, mężczyzna miał około 40 lat i wszystko wskazuje na to, że popełnił on samobójstwo. Prokuratura przedstawiła wyniki sekcji zwłok 25-letniego mężczyzny z Mirowanowego, który zmarł podczas interwencji policjantów. Wobec mężczyzny użyto wówczas paralizatora, ponieważ zachowywał się agresywnie. Wyniki sekcji wykazały, że 25-latek zadławił się wymiocinami. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 listopada. Na jedną z posesji w Mirowie Nowym w powiecie szydłowieckim przyjechali policjanci wezwani przez siostrę 25-latka, który po dotarciu służb zachowywał się agresywnie wobec funkcjonariuszy i ratowników medycznych. Wobec mężczyzny użyto paralizatora. Po kilkunastu minutach zaczął tracić przytomność, a po kilkudziesięciu stwierdzono jego zgon. Prokuratura rejonowa w Szydłowcu prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. 3 listopada w Zakładzie Medycyny Sądowej w Warszawie przeprowadzona została sekcja zwłok pokrzywdzonego. Wstępne wyniki nie wykazały śladów obrażeń mechanicznych, które mogłyby mieć wpływ na jego zgon. Jako przyczyna zgonu została wskazana ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, przebiegu aspiracji znacznej ilości treści pokarmowej do dróg oddechowych z całkowitym upośledzeniem ich drożności. Sekcyjnie stwierdzono ślady po użyciu kajdanek oraz ślady po elektrodach paralizatora. Ostateczna przyczyna zgonu zostanie określona po przeprowadzeniu badań histopatologicznych i toksykologicznych, które wskażą, czy denat był pod wpływem środków psychoaktywnych. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na pogodę. Do zobaczenia.